Przechodzimy do punktu D, również projekt Komisji Sportu. Bardzo bym poprosił o przedstawienie. Projekt Komisji Sportu w sprawie wyboru realizatora zadania projektu nowego na rok 2013 podatku organizacja Spartakia i Szkół Sterowni Dziedzic i Polacy. Wyznacza się na to, że Spartakia i Szkół Sterowni Gimnazjalnej Dziedzicy 12 w zakresie przyłożenia punktów integracyjnych nr 4 w projektu 2020. Paragraf 2 uchwała wchodzi w życie z końca punktu. Uzasadnienie Zespół Szkół Odmiany Integracyjnej nr 4, o których bardzo dobrze zgadzuje się z drogi organizacji Kampady, dyrektor Instytutu Społeczeństwa Realizacji Kampady, który da pozycję środków rolnych, organizatora imprezy. Powiem tylko tyle, że mamy tutaj w tym czasie ta szkoła właśnie organizuje ten spartakiatę i nie ma najmniejszych uwag czy zastrzeżeń do organizacji. A jest to impreza trwająca 3 miesiące i oczywiście potem zakończenie na terenie tejże szkoły i wydaje mi się, że to będzie projekt, który Rada podjęła. Pani Fakcja odebrać głos, mówię, ja wyjaśnię, że szkoła ta ma najlepszą bazę sportową w tym momencie na terenie dzielnicy. Najlepszą. Może najlepszą całkowicie bazę sportową, bo i sala gimnastyczna jest i dwa boiska są, więc... Poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt Komisji Sportu.